Panie Ryszardzie, na czym polega różnica w morsowaniu w środku zimy i na początku wiosny? W środku zimy to jest prawdziwe morsowanie, moim zdaniem. No wiosnę teraz to już widzimy, jaka pogoda jest. To wygląda tak, jak lato było, nie? Nie ma tych efektów. Nie ma już, ta woda ma inną temperaturę. Mrozu nie ma, śniegu nie ma. Już kończymy morsowanie, może powiedzieć. Bo to już a morsów to pogoda pod psem, jak można powiedzieć. Sezon udany. Doszło dużo członków. W Mielnie na międzynarodowym zwrocie zdobyliśmy drugie miejsce za udział, za całokształt, za prężność klubu. No. Teraz pogoda pod psem, ale przez zimę można było wykorzystać, można mroźne dni. Bo wspomnę, że w tym roku zorganizowaliśmy ten augustowski, pierwszy augustowski zlot morsów, który nam się udał. Pogoda była bardzo ładna, piękna, mróz był, śnieg, lód duży, że trzeba było piłami wycinać ten lód. Także super było, zima była dobra dla morsów. Ale ślepek ci dać? Pomoże. Znam takiego pana redaktora, który zaczął się kąpać. Tak jest, całkiem sympatyczna sprawa. Jest zadowolony z tego chyba. Mam nadzieję, nawet że bardzo. Zadowolony jest. Oczywiście. No. No właśnie, jakieś świąteczne pozdrowienia dla tych, co nie pływają z państwem. Koleżanka w tym filmu pracuje. Zapraszamy wszystkich do kąpieli, do naszej grupy. Pozdrawiamy tych, których nie ma. Jak jest okazja, to trzeba cenić. Jak się pływa wiosną? Wiosną? Kiepsko. A co to będzie na YouTube? Muszę? No właśnie, może pani chce kogoś pozdrowić? Czemu nie? To się zgadzamy, się nie ma sprawy. Może my jesteśmy za. No fajna pogoda dziś, ale jest zdecydowanie za ciepła. To nie jest morsowanie prawdziwe dla prawdziwych morsów. Szremel to jest to.